Dziś będzie romantycznie, nostalgicznie, lirycznie, ponieważ dzisiaj kujawiak. Zobaczycie kujawiaka, którego możemy wykonać pojedynczo, a potem tą samą kombinację w parze. Oczywiście ten kujawiak usceniczniony, który będziemy Wam pokazywać, różni się od formy autentycznej, która oczywiście była bardzo, bardzo prosta. A tutaj bawimy się przestrzenią, bawimy się fantazyjnym doborem kroków. Zobaczcie zresztą sami. Tak jest. Zapraszamy. Prezentujemy męski wariant kombinacji. Ustawiamy się w pozycji naturalnej, z rękoma na biodrach, w lekkim skosie. Pierwsze dwa takty, figura kolebana. Zwróćcie uwagę na pracę ręki w pierwszym takcie. I raz, dwa, trzy. Ręka w charakterystycznym ustawieniu, jakbyśmy zasłaniali się przed słońcem. Drugi takt i dwa, dwa, trzy. Ręka przez pozycję drugą wróciła na biodro. Dwoma taktami, krokiem niesionym, wykonujemy kółeczko w lewą stronę. I raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Jesteśmy gotowi do wykonania figury zalotnej z partnerką. U mężczyzny ta figura zaczyna się od prawej nogi, krokiem kujawiaka z relewę, i kończy się zakrzesaniem. Poproszę. I raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. Następnie wykonując pół kwadratu, robimy krok kujawiaka z obłokiem na przemian z uderzeniem o kolano. I raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. Uwaga, z prawej nogi krok z uniesieniem i raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Obrót krokiem niesionym, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wszystkie ozdobniki, które widzieliśmy, czyli zakrzesanie, uderzenie o kolano, są to męskie ozdobniki kroku kujawiaka, które występują również w oberku. Dziękuję bardzo. Pokazujemy teraz kroki damskie. W dużej mierze kroki są tak same, jedynie zaczynamy z innej nogi, a ozdobniki męskie zastępujemy obrotami. Zaczynamy z prawej nogi i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Również z prawej nogi zaczynamy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Teraz zaczynamy z lewej nogi, a na końcu robimy obroty i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, obroty, raz, dwa, trzy. Krok z obłoczkiem, również skończonymi obrotami i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz i dwa i trzy. Od prawej nogi raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Dziękujemy. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i koniecznie wstawcie sobie filmiki pod postem, tak żebyśmy mogli również zobaczyć, jak pięknie tańczycie. Wierzymy, że będziecie tańczyć. Jeżeli macie partnera w domu, z którym możecie zatańczyć, wspaniale. Jeśli nie, ćwiczenie na wyobraźnię. Można go sobie również wyobrazić.
Tak jest. Do jutra. Do jutra.